Mistrzostwa Drwali Beskidzkich to zawody, które cieszą się dużym zainteresowaniem, nie tylko wśród drwali. Zawodnikom dopingują rodziny, znajomi, nie brakuje także zainteresowanych tym wydarzeniem turystów. W tym roku w mistrzostwach wystartowało 7 drużyn. Ekipy najczęściej się powtarzają, są to firmy rodzinne, które wystawiają swoich zawodników. Ale są co roku jakieś nowe twarze też się przebijają przez te zawody. Zawodnicy musieli zmierzyć się z różnymi zadaniami. Są konkurencje jak przerzynanie wałka stojącego, stricte techniczne. Tutaj siła nie pomoże, gdy zbyt mocno na przykład prowadnicą na piły naciśnie się ten wałek, to on się przewróci, jest dyskwalifikacja, więc tu siła nie jest ważna. Każda konkurencja jest specyficzna, tak jak praca w lesie, każda praca w lesie jest inna w innych warunkach jest wiele czynności, które wykonują pracownicy w lesie. To jest nie tylko piła i siekiera, to są również kosy, to są motyki, kilofy. To w zależności co się robi, czy się sadzi las, pielęgnuje go, czy wycina. To są różne rzeczy i przy wszystkich tych czynnościach zawodnicy muszą się, pracownicy muszą się wykazać dużymi umiejętnościami. Wszystkie te konkurencje wywodzą się z pracy, którą normalnie oni wykonują w lesie. Okrzesywanie, ścinki z wiadomych przyczyn nie możemy tutaj zaprezentować, ponieważ jest za mało miejsca, ale okrzesywanie, rąbanie drewna, to wszystko na co dzień wykonują w lesie. Po raz pierwszy w mistrzostwach drwali wziął udział Tomasz Cieślar z Brennej. Namówił go wujek Andrzej Cieślar, który z kolei bierze udział w tym wydarzeniu od pierwszej edycji. Jest to bardzo fajna taka zabawa, nic z tego, powiedzmy, prawie są te same ekipy, tam jest 8-10 drużyn. Czasami ktoś przyjedzie raz, potem już go nie ma, ale niektórzy to już po prostu tu, no, są od zawsze. Zabawa, ale nie ma tej nutki rywalizacji mimo wszystko? Jest właśnie, niby za każdym razem mówię, a to obojętnie, które miejsce, ale potem to wciąga jednak. Jest rywalizacja. Najlepsi okazali się zawodnicy z Wisły, którzy nie są drwalami, ale na co dzień zajmują się transportem drewna. Ćwiczyliście gdzieś? Jeszcze jeden! Mało trenujemy, bo generalnie nie pracujemy w lesie, także to takie małe hobby. Dla większości zawodników najtrudniejsza okazała się w tym roku konkurencja rozłupywania drewna. Jak konkurencje? Które dla Was okazały się najtrudniejsze? Jeśli chodzi o wysiłek fizyczny, to największe przerąbowanie z bałka na pewno, bo jednak kondycję trzeba mieć do tego. Najtrudniejsza, myślę, że ta ostatnia, to rąbanie. Ciężko, bo nie wiem, może specjalnie to zrobił, dali suche drewno, bardzo ciężko się go rąbie. Jakby to było świeże albo coś miększego, topola, lipa, wiadomo, że bardziej widowiskowo by było, lepiej by to szło. No a tam suche drewno, jeszcze świerk, katastrofa. Dla portalu Śląska-Cieszyńskiego, xpl, Marta Szymik. Proszę Państwa, najpierw się...